Dzisiejsze rozważania oparłem o objawienie Jana 12, rozdział 17, werset. Ja go jeszcze raz przeczytam. W różnych przekładach on może brzmieć różnie, ale mnie tam chodzi tylko o jedno określenie. I jeszcze za jedną rzecz przepraszam. Nie wiem, co się stało, ale dzisiaj rano straszny katar mnie dopadł i to kazanie może być przerywane trochę pewnymi perturbacjami. A więc czytam. I zawrzał smogniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Niektóre nie wiem, czy niektóre przekłady nie podają określenia z ostatkami. Ale to znaczy to samo, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Resztka albo ostatki. Takiego określenia będę używał. Ostatki to temat, który przewija się przez całą Biblię, od księgi Genezis aż po księgę Objawienia. Słowo ostatki albo resztka kojarzy się nam z czymś może trochę mniej wartościowym, bo jest to ostatnia część, jakaś końcówka czegoś, jako niezbyt wartościowa. Jednak w Piśmie Świętym ostatki albo resztka mają szczególny status, szczególną pozycję przed Bogiem, szczególne zadanie, szczególną odpowiedzialność, szczególne poselstwo i przesłanie do świata. Ostatki mają szczególne cechy, ale też mają szczególną walkę i szczególnego przeciwnika, który naprzeciwko nich staje. Również mają szczególną nagrodę i ostatnie, szczególnego swojego wodza. Tematyka ostatków. Według objawienia Jana, 12 rozdział i 17 werset rozgrywać się będzie w kulminacyjnym momencie historii naszej Ziemi. One, te ostatki są jakby postawione i w okolicznościach szczególnej walki, która czeka lud wierzący, lud ostatków. Adwentyści dnia siódmego wywodzą się z rozproszonych milerystów, rozczarowanych milerystów, mających za sobą wielkie rozczarowanie w 1844 roku. Jednak zawsze od swoich początków istnienia ruchu adwentowego, czyli ludzi, którzy nie pożrzucili wyliczenia Williama Millera, że rok 1844 jest szczególnym rokiem, bo coś szczególnego się wydarzyło nie na ziemi, jak pomylono się, ale w niebie. Więc zawsze od swoich początków. Te ostatki, jako ostatnia mała grupa, nazwana ostatkami, miała szczególne zadanie i szczególne poselstwo. Broszura, która była wydawana w roku 1846 przez tą szczególną grupę ostatków, czyli Adwentystów, zatytułowana była Do małych ostatków w rozproszeniu. To określenie ostatki często było używane przez pionierów i przez samą Ellen White. Bates, Andrews, Jakub White, Lavboro to nazwiska pionierów, którzy postanowili w swoim życiu i chcieli zrozumieć, Dlaczego zostało, zostali rozczarowani? Dlaczego Chrystus nie przyszedł i jakie to ma znaczenie? Kiedy zrozumieli, zrozumieli też, że są ostatnią częścią ludu Bożego, który istniał poprzez wieki w historii świata i Bóg zawsze miał swój lud. To określenie nawiązywało do resztki trzymającej się prawdy, Bożych obietnic, prawdy o powtórnym przyjściu i zrozumienia znaczenia świątyni niebiańskiej. Ale, jak wspomniałem w apelu misyjnym, ta ta grupa wierzących, czyli zbór laudycejski, nie nazywa się tam ostatkami, a zborem laudycejskim. Dlaczego? Pozwólcie, że powiem taki może przykład. Młoda kobieta zapoznaje się z literaturą kościoła adwentystów dnia siódmego. Przychodzi na nabożeństwa, nikt jej nie wita, nikt nie rozmawia, nikt nie zapoznaje się z nią. Pełna obojętność. Z wyjątkiem jednego starszego brata, pana czy brata, który zwraca się do niej. Uwagą, że nie powinno się nosić naszyjnika z Pereł. Dlaczego ja ten przykład mówię? Bo z jednej strony, lud wierzących jest określony jako ostatki, resztka, ostatnia część kościoła bożego istniejąca przy zakończeniu historii świata. A z drugiej strony, ten lud jest określony jako laudycejczycy, i w apelu ewangelizacyjnym czytaliśmy o jakim stanie jest ten lud: letnim, obojętnym, samowystarczającym, czującym się dobrze i komfortowo w swojej duchowości, jaką mają. Przytoczyłem ten przykład, że on obrazuje przejawiającego się czasami ducha w ramach wierzących w powtórne przyjście. Nie powinno się nosić naszyjnika z pereł. Ja nie chcę powiedzieć, że teraz wszyscy bez wyjątku mamy nosić naszyjniki z pereł. Raz, że nas nie stać. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o podejście w ramach ostatków do drugiego człowieka. Rodzice się rozwodzą, a są przywódcami w zborze. Bo już dłużej nie można stwarzać pozorów poprawności małżeństwa. Ale ten zbór jest nazwany ostatkiem. Jeżeli on zawiedzie, jeżeli on nie spełni zadania tak jak Żydzi przy ukrzyżowaniu Chrystusa, którzy zostali odsunięci poza margines ludu wybranego, ludu wybranego, bo do zbawienia mają dalej szansę jako poszczególne osoby, to Bóg już nie ma innego ludu. Czy do takich sytuacji, które teraz tutaj wymieniłem, nie pasuje raczej lepiej ta nazwa Kościół Laudycejski, aniżeli nazwa Kościół Ostatków? Bóg grozi Laudycej wypluciem. Za obudę, za letność, za kompromisy, za obojętność. O tym mówi objawienie Jana 3,16. Nie czytam, to znacie. Więc to się nie stało jeszcze. Ale wróćmy do tego pojęcia ostatki. Tak, pierwszą dobrze udokumentowaną ideą ostatków to jest opisana ostatków w pierwszej mojżeszowej, siódmym rozdziale, w pierwszej mojżeszowej, szósty rozdział, a jest tam historia Noego i jego rodziny. Noe był obrazem takich ostatków w tamtym starożytnym świecie. Jak wiemy i zdamy historię potopu, wszystkie istoty zginęły w tym pokoleniu. Jedynie Noe i jego rodzina pozostali jako ci ostatni, i oni zostali zachowani. Dlaczego tylko oni? Znowu tylko swoimi zdaniami podkreślę pewne elementy. Z pierwszej mojżeszowej, z szóstego rozdziału, z siódmego, i tam wersety 9, 1, 22 i tak dalej. Dlaczego oni? Męż... Noe był mężem sprawiedliwym i chodził z Bogiem. Tak, tam jest taka, taka cecha napisana o nim, o tym ostatku. Był sprawiedliwy jako jedyny na Ziemi, tam jest powiedziane. Był posłuszny Bogu. W to, co wierzył, co mu Bóg powiedział, to wykonał budując arkę. A więc ten ostatek tamtych czasów, Noe, był, charakteryzował się tymi cechami. Mąż sprawiedliwy. Chodził z Bogiem posłuszny, wierzący, wykonał zadanie i posłannictwo, do którego był powołany. Boże przymierze z Noem było oparte na wierze. Bóg powiedział, Noe zrozumiał, przyjął wiarą i okazał posłuszeństwo, i zaangażował się, budując. Noe stał się resztką rodzaju ludzkiego w oparciu o boskie przymierze, rodzaju ludzkiego jako ostatek zachował wiarę, zachował posłuszeństwo, okazał zaangażowanie. Przyjęcie poselstwa przez Noego to przekaz, że nadejdzie potop. A on ma Poselstwo ratunku dla nich. Noe był ostatkiem w tamtym czasie ludu Bożego. Tylko jest jeden problem z Noem. Noe się upił. I to nie jedna lampka do obiadu. Mało. Do tego trzeba jeszcze dodać bezwstydne zachowanie syna, który rozgło rozgłosił w środowisku. Jak to Noe się upił i leżał, i położył się no, nagi, nagi. Ostatki. Poselstwo, wierność, oddanie, ratunek w arce. A teraz Teraz Noe się upił. Bezwstydne zachowanie syna do tego doszło w ramach tej rodziny. Dopełniło to miarę tego niepochlebnego zdarzenia. Jak to jest możliwe, że to się stało w ramach tych ostatków? Te zdarzenie są obrazem. To zdarzenie jest obrazem, że nawet tamtym ostatkom zdarzały się upadki. I Bóg przebaczył. Była skrucha, było przebaczenie. Ale bo, inaczej bo przynależność nie gwarantuje zabezpieczenia przed możliwością popełnienia zła. Kiedy sami nie będziemy strzec naszych wyborów, przynależność nas nie zabezpieczy. Przynależność do ostatków zawsze wiąże się z osobistym wyborem, decyzją, wiarą, posłuszeństwem i zaangażowaniem. Ostatki muszą osobiście zgodzić się na warunki podane przez Boga i trzymać się ich przez wiarę. Tak uczynił Noe. Noe trzymał się Boga, trzymał się jego obietnicy, trzymał się tego wszystkiego co Bóg zapowiedział. Pomimo że zdarzył mu się ten upadek i on został zapisany w Piśmie Świętym, nie aby być wzorem on jest tam zapisany, ale aby być przykładem, jak nie postąpić, kiedy i my z podobną sytuacją możemy się spotkać. Te rzeczy przynależności do ostatków nie można uzyskać przez zapis w księgach zborowych, ani przez więzy rodzinne, ale przez nasz własny wybór. Ostatki to ci, którzy mają przymierze z Bogiem. To lud wiary w objawione im Słowo Boże. To lud mający poselstwo do świata i to lud, który w ramach swojej społeczności o tym poselstwie mówi. To lud głoszący z zaangażowaniem. Lud ostatki to lud przedstawiający to. Co nadejdzie. Tak jak w przypadku Noego, który przedstawiał, że nadejdzie potop. Ale Noe mówił również, jaka jest droga ratunku. I ostatki o tym mówią. Noe mówił, z jakiego powodu powstaje arka. Z pewnością ludzie otaczający go pytali mu: Człowieku, co ty robisz? W jakim celu to ma ci służyć to, co budujesz? Ludzie zadawali pytania. I on odpowiadał: Z powodu buduje arkę ratunku, z powodu potopu, który nadejdzie. Ona może służyć Wam i mnie. Reakcja otoczenia była taka, że jak sprawozdaje nam duch proroczy, drwili z Noego, śmiali się z Noego. Różne przykrości mu wyświadczali. A najgorszą rzeczą w człowieku jest to, kiedy z niego, z niego ktoś drwi. To najbardziej boli. Może nie tyle boli jakieś tam prześladowanie fizyczne, które też są przykre, ale kiedy ktoś drwi. I z Noego drwiono. Bóg powołał lud, który nazywa potomstwem albo resztką, albo ostatkami niewiasty, jak czytaliśmy w tym wersecie wstępnym. Bóg w objawieniu Jana 12,7 określił cechy charakteru jako szczególne drogowskazy rozpoznania tych ostatków, kto to jest i kto należy do nich. Jest tam powiedziane strzegą przykazań. Trwają przy świadectwie o, o Jezusie i ma więź z Jezusem. Co z tym zrobić? Czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego może utracić dzisiaj status kościoła ostatków z uwagi na to, co jest zapisane w poselstwie do Laudycei? Jak do tego podejść? Co z tym zrobić? Czy to, co się stało z ludem izraelskim po śmierci Chrystusa, a już wspomniałem w tym rozważaniu naszym, że Izrael przestał być reprezentantem Bożej Prawdy? To tak jak wspomniałem, to nie znaczy, że poszczególny Izraelczyk Żyd nie ma dostępu do zbawienia. Ma, ale reprezentant Bożej prawdy to był naród izraelski. I on ten status stracił, krzyżując Chrystusa, wypierając, wybierając cesarza, każąc uwolnić Barabasza, a skazując Jezusa. Czy to, co się stało z Izraelem po śmierci Chrystusa, może przydarzyć się nam z uwagi na poselstwo, które znamy z trzeciego rozdziału Księgi Objawienia, poselstwa do Laodycei? Może od razu odpowiem: nie, nie to się zdarzy, a za chwilę uzasadnię. Laodyceja jest ostatnim ruchem kościołem, społecznością. Bóg poza tą społeczność nie ma nikogo innego. Ktoś może powiedzieć, czy Bóg w ten sposób jest teraz uzależniony? Nie, Bóg nigdy od nikogo nie był uzależniony w postawach. Ale z pewnością wiele odstępczych postaw, zachowań, intryk, grzechów i niedobrych rzeczy dzieje się, tej społeczności, powiedzmy to sobie otwarcie, dzieją się rzeczy. Jeżeli nie tu, to gdzieś indziej, w jakimś innym miejscu rejonu świata, gdzie ten lud występuje, ale to ten społeczność, ten kościół naucza pewnych prawd, ten kościół nie naucza wina Babilonu, i to jest zasadnicza różnica, którą należy zauważyć. Bo naucza o powtórnym przyjściu, o sabacie wypływającym z dekalegu, o zbawieniu z łaski, o uświęceniu własce, czyli rozwoju w łasce. Naucza o świątyni, o kapłaństwie Jezusa. Naucza o śmiertelności duszy ludzkiej, o zmartwychwstaniu rzeczywistym, fizycznym i namacalnym. Kto Dzisiaj wszystko razem zebrać, kto dzisiaj tego naucza Zdrowie ciała i ducha. Dlatego więc ostatki, ostatki mają szczególne poselstwo w szczególnym czasie. O Ewangelii i jej znaczeniu, o zbawieniu człowieka. Żaden istniejąca społeczność chrześcijańska, żaden istniejący Kościół nie ma jej tak w wyraźnej formie i wszystkich elementów razem, które przed chwilą wymieniłem. Ostatki mają głosić poselstwo Jana Chrzciciela. Odważnie z mocą. O pokucie. Ale mają również głosić i słowo ostrzeżenia i nagany, takie, jakie skierował Jan Chrzciciel do Heroda. Co powiedział Jan Chrzciciel do Heroda, za co stracił głowę? Tak, a dokładnie powiedział tak. Nie godzi ci się mieć żony brata swego. Pozwólcie, że. Przeczytam pewien jeszcze komentarz. Ci, którzy przemilczają prawdę, obawiając się, że kogoś zranią, składają świadectwo kłamstwu. Nielojalność wobec prawdy i dostosowania się do opinii innych czyni z człowieka rozbitka wiary. Gardźmy wszelkim fałszym. Nie dopuśćmy do tego, by słowem, czynem lub przemilczeniem prawdy popierać kłamstwo i grzeszne, złe postępowanie. Poselstwo Eliasza było kolejnym poselstwem, które Kościół Ostatków ma nauczać. Jak ono brzmi? Jak długo będziecie chramać na dwie nogi? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli bal, idźcie za Nim. To Eliasz odbudował ołtarz i służbę na górze Karmel i pokazał Izraelowi, gdzie jego miejsce i jaki kierunek. Dlatego co do ostatków, do tej resztki, o którym czytamy w tym 17 wersecie 12 rozdziału objawienia Jana, objawienie grzechów Babilonu, jego nauk jako odurzającego wina będzie potężnym wstrząsem, który musi podjąć na swoje barki Kościół ostatków, aby jeszcze inni ludzie, Mogli zostać obudzeni i skorzystania do wejścia do arki. Będzie to potężny wstrząs dla słuchających ludzi z otoczenia. Takie zadanie ma Kościół, lud ostatków. A reakcja na takie poselstwa, objawienie grzechów Babilonu, w połączeniu z tym, aby pokazać, jaki jest ratunek, jaka jest prawda, będzie niesamowitym wstrząsem. A jaka będzie reakcja? Reakcja będzie dwukierunkowa otoczenia, środowiska, ludzi z zewnątrz. Jedni zaakceptują i zmienią swoje życie i przyjmą to poselstwo, a drudzy będą pełni nienawiści i kierunku prześladowczego w stosunku do ostatków. Ostatki poznają i doświadczą osobiście, co to znaczy nawracająca moc deszczu wieczornego, który poruszy wielu ludzi do nawrócenia. Zobaczą to na własne oczy, wykonają zadanie, będą świadomi tego, że to się dzieje za sprawą Ducha Świętego. Nawet Zobaczą efekty wśród tych ludzi, o których dzisiaj by sobie nie pomyśleli, że będą jakiekolwiek mieli pragnienie zainteresowania się Bogiem, zbawieniem Chrystusem i przyjściem do Niego. A wielu dzisiaj wygląda na takich, że ich nic nie interesuje. A jednak i wśród takiej społeczności pod wpływem deszczu wieczornego będą nawrócenia. Tysiące ludzi odpowie, co będzie cudownym wypełnieniem obietnicy Joel'a mocy deszczu wieczornego. Ale jak już wspomniałem, ostatki poznają też również, co to znaczy walczyć i cierpieć w obronie prawdy. Tak jak jedni będą chcieli to przyjąć i akceptować, drudzy będą pełni nienawiści w stosunku do nich. Jest tu powiedziane w tym fragmencie tego wersetu 17-12 rozdziału, i zawrzał smog gniewem, czyli czymś, co się ma przeciwstawić poselstwu ostatków, bo poszedł, zawrzał smog gniewem i poszedł nie przyjaźnie się z nimi spotkać i przywitać, ale poszedł walczyć zresztą potomstwa niewiasty. To jest bardzo jednostajne, jednoznaczne stwierdzenie. Rozstrzygnięcie tej walki zostało udokumentowane na Golgocie, a jej przebieg obrazuje życie Jezusa i bohaterów wiary. Jezus zwyciężył szatana i smoka, Bohaterowie wiary zwyciężyli, ale spotkali się z nienawistnym odnoszeniem się do nich ze strony ostatków. Ostatki to ostatni ludzie, którzy na złe rzeczy będą mówić, że to jest złe, a wszelkie kompromisy odrzucą. A miarą dla nich będzie Słowo Boże, niezależnie od tego, czy świat będzie z nich drwił, czy nie, oni będą mówić. U ostatków małżeństwo będzie we czci, jako takie, jako takie jakie ustanowił Bóg przy stworzeniu, jako mężczyznę i kobieta. Bo idziemy w kierunku, że inny rodzaj małżeństw też może być. I świat będzie oczekiwał, że to zaakceptujemy w swoim umyśle, i nie odważymy się nigdy tego zganić, a już jakoś piętnować. U ostatków Boże przykazania, a w tym Boży Dzień Odpoczynku, będzie w poszanowaniu i świętości. Niezależnie od presji, drwiń czy prześladowania, aby z tego dnia zrezygnować, albo uczynić go tylko takim weekendem, wolnym dniem bez tego hmm, symptomu świętości. U ostatków wiara z czynami będzie harmonizować. U ostatków nie będzie podwójnej moralności. Ostatki nie zamilkną wobec grób, wobec gruźb i względem albo pochlebstw, aby nie przedstawiać z mocą Ewangelii i grzechów Babilonu. Ostatki nie wejdą w żaden kompromis, układ obniżenia sztandaru prawdy. Przynależność do takich ostatków jest właśnie kształtowana już dzisiaj, bo. W stosownym czasie Bóg przesieje swój kościół. I dlatego powiedziałem kilka minut temu, że historia ostatków nie zakończy się tak jak i z historią Izraela. Historia ostatków zakończy się triumfem, ale Bóg przesieje tych, którzy. Nie chcieli poddać się mu całkowicie w swoim życiu i ci ludzie zostaną na zewnątrz. Izrael wyszedł i doszedł do ziemi obiecanej. Izrael wyszedł i jakaś część na skutek postawy względem Boga przez 40 lat wędrówki, jakaś część ich pozostała na pustyni. Ale ta, która pozostała wierna, weszła. Oczyszczenie ostatków jest i będzie miało miejsce. I to się ma stać. Jak najbardziej te rzeczy będą miały miejsce. Jako lud cieszymy się jasnością i siłą prawdy ukorzenionej na piśmie świętym. To są słowa Ducha Proroczego. Jednak bardzo brakuje nam biblijnej pokory, wiary, miłości, samozabarcia. Lud Boży musi dostrzec swoje wady, obudzić się, okazać skruchem i odrzucić grzechy, które tak bardzo lubimy. W kościele potrzeba wśród ludzi wyraźnego świadectwa. I jedynie w ten sposób poselstwo do Oldycei może zostać Przyjęte poprzez wyraźne świadectwo. Poselstwo zostanie przyjęte, ale musi być wyraźne świadectwo. Skoro ludzie mają pokutować, to muszą wiedzieć za co i z jakiego powodu. Jedno ze zdań Ducha Proroczego mówi: Co mam powiedzieć, by rozbudzić lud ostatków? Widziałam, że ostatki nie były gotowe na to, co ma przyjść na świat. Ach, jak boleje moje serce pisze duch proroczy. Gdy Chrystus jest znieważany przez ich niechrześcijańskie zachowanie ostatków. A zatem w obliczu wszelkich przywilejów, jakie mają ostatki, istnieje również potężne zagrożenia. Wyplucia tych, którzy nie będą chcieli poddać się Chrystusowi i pozwolić mu zmienić swojego życia. Kim ostatecznie będą ostatki, jak czytamy w tym 17 wersecie, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie? Kim one będą ostatecznie? Ten tekst nie sugeruje, że będą to tylko wyłącznie adwentyści dnia siódmego. Ale miejmy nadzieję, że oni tam będą i w przeważającej większości. I będą należeli. Natomiast ten tekst podaje dwa podstawowe czynniki odstatków. Przestrzegają przykazań Bożych i mają wiarę Jezusa. A inny tekst jeszcze dodaje. Im posiadają świadectwo Jezusa. Przestrzegają przykazań Bożych to jest filar doktrynalny. Drugi filar to filar duchowej więzi. Mają wiarę Jezusa. Mają związek z Jezusem. Mają tą czułą więź z tym, który ich prowadzi. To jest niezwykle istotna cecha. Są one, oni mocno ugruntowani na Słowie Bożym, wiedząc w co wierzą i dlaczego wierzą. Od kilku dni, może miesiąca, otrzymuję na Messenger, na swoją skrzynkę tam różne takie, przesyła tam ktoś, nawet nie znam tej osoby. Podobno. Osoba siostra adwentystka, bo ktoś ją tam atakuje zrozumieniem problematyki, zagadnienia świątyni niebiańskiej, yy, sądu śledczego, że to wszystko jest nieprawdą. Jakoś tam sobie radzi, nie radzi, przesyła to część do mnie, do kogoś innego, żeby wspomóc w argumentacji, że to jest prawda. Jak niektóre te, te posty czytam przeciwko tej nauce, to powiem Wam, gdyby nie jakby to naprawdę jakieś mocne ukorzenienie w tej nauce, w tej prawdzie pisma świętego, to naprawdę te argumenty by można przyjąć, co są tak logiczne i tak dosadne. A mimo wszystko to jest zwiedzenie w tych argumentach. A mimo wszystko one nie mają racji bytu. One są nieprawdą. One są przetworzone na rozum ludzki, ale są nieprawdą. A może powiem taki przykład. W zeszłym tygodniu Bradiane Grecmanik. Mówi, że spotkał się też w jakiejś tam rozmowie na temat czczenia wizerunków posągów i tak dalej. I tam argumentował, jak to jest niezgodne z Pismem Świętym. I mówi: Wiesz co, ale ten człowiek mnie zaskoczył jednym argumentem. A mówi: I teraz podaję ten argument tego człowieka. A na zasłonie w świątyni tej ziemskiej. Co było wyhaftowane? Jakie wizerunki tam były? Aniołów, proszę czytajcie. Kłaniali się przed nimi, oddawali im cześć. Między świętym a na najświętszym była zasłona, I, i dookoła świątyni były zasłony, wizerunki aniołów. Mówi brat Jan, ręce mi opadły. Ręce mi opadły w argumentacji. Popatrzcie, szatan jest mistrzem w manipulowaniu rzeczy. Jeżeli w ramach ostatków nie będzie ten element doktrynalny, że dobrze znamy zasady, na czym polega prawda, i ten element więzi z Chrystusem, z duchem świętym, to zmanipulowane zostanie nasze spojrzenie na prawdę i to, co jest prawdą. Bo nie poradzimy sobie sami z argumentacją szatana, absolutnie. Dlatego te ostatki są mocno ugruntowani na słowie bożym. Wiedzą w co wierzą i dlaczego wierzą. Nie liczą ani na pastorów, ani na starszych zborów, ani na kierowników szkoły sobotniej, ani na nauczycieli. Będą wiedzieć, czego od nich wymaga Pan i jego słowo, posłuszeństwo, oddanie, więź i naśladownictwo. Przymierza zawartego z Bogiem przez Chrzest kiedyś, w pewnym momencie okresu swojego życia. Wiara Jezusa to trwanie aż do końca po stronie Jezusa. Po stronie woli Bożej właśnie tak czynił Jezus. Nie moja wola, Ojcze, ale Twoja niech się stanie. Jezus był ostatkiem, pozostał sam. Wszyscy go opuścili, nawet uczniowie. Szatan go atakował z wątpieniem, że nie wyjdzie z grobu jako zwycięzca, ale pozostanie tam na wieki. Jezus pozostał sam, ale trwał jako ostatek w wierze do końca. Pełniąc wolę Ojca. Chrześcijanie nie rozumieją obecnie różnicy między dobrym a złym. Wielu jest takich, bo obawiają się urazić kogokolwiek. Jednak prawda jest taka. Że możesz kochać ludzi i powinieneś kochać ludzi, ale jednocześnie nie zgadzać się z ich wyborami i postępkami. Dzisiaj wydaje się, że jak mówisz coś komuś przeciwko czemuś, to jesteś wrogiem tego człowieka. Nie, tak nie powinno oczywiście być. My mamy kochać ludzi. My mamy starać się podtrzymywać przyjaźń z ludźmi, ale to nie znaczy, że na wszystko, co oni powiedzą, zrobią, zaproponują, mamy powiedzieć, to jest dobre, no niech będzie. Miłość została potwornie zakłamana, pomylona z bezwarunkową akceptacją wszystkiego, i wtedy to się nazywa miłość. Jak akceptujesz wszystko, to to się nazywa miłość. Nie. Takiego obrazu prawdy nie ma ze słowa Bożego, brak uznania, uznania dla czyjegoś postępowania jest kojarzony z odrzucaniem samego człowieka. Jeżeli ja przeciwstawiam się jakiemuś poglądowi czy postępkowi jakiegoś człowieka, to znaczy, że ja go nie akceptuję tego człowieka. Zauważmy, że w takim poglądzie szatan macza swoje palce. Jego kłamliwy język, który już wielu ludzi wyprowadził w pole. Jego pokrętne słowa tworzą sieć jego światopoglądu, który dzisiaj stara się chrześcijaństwo narzucić wielu ludziom. Nie narażać się, mówić oględnie o złym, mówić oględnie o grzechu, nie dostrzegać go. Dostosować się do ogólnie przyjętych trendów. Wierzymy i wy, i ja, że jesteśmy na ostatniej prostej do, wyś do wyścigu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy na ostatniej prostej, a zatem nie mamy czasu do stracenia. Drugiego czasu nie będzie. Nasza postawa musi mieć jasne świadectwo o zbawieniu, o ratunku, o tym, co nadchodzi, i o grzechu, bo w innym przypadku człowiek nie wie, za co pokutować, jeżeli grzech nie jest jasno określony. I nie wie, dlaczego potem miałby szukać ratunku w Jezusie, jeżeli nie wie, że coś jest niewłaściwe. To Jezus Chrystus, a nie Kościół Adwentystów przyszedł z nieba. Umarł, umarł za nasz grzech grzechy i ofiarował się samego siebie. Okazał doskonałą sprawiedliwość. Jedynie On i Kościół, jedynie On, a nie Kościół może nas uratować. Jedynie On jest naszym zbawieniem, a nie człowiek, który nas do Kościoła przyprowadził. Wykonał wspaniałą pracę i za to otrzyma nagrodę. Ale to Jezus nas zbawił. Na żadnej z ludzkich dłoni nie ma śladów gwoździ poza dłońmi Jezusa Chrystusa. Musimy widzieć Jezusa ponad wszelkie ułomności ludzkie i nie możemy dopuścić, by różn, by. Różni wyznawcy, czy to z naszej społeczności, odpychali nas czy odciągali nas od prawdy, która jest w Jezusie i objawiona w Jego słowie. Szatan nie zatrudni kogoś, o którego my uważamy, nie wiem, za człowieka, który nie ma z prawdą nic wspólnego. On czasami użyje współbrata i siostrę. Najważniejsze pytanie brzmi, czy pozostaniemy wierni prawdzie? Odpowiedź zależy od naszej więzi z tym, który jest prawdą. I dlatego też w tym tekście jest powiedziane, że ostatki mają wiarę Jezusa i trwają przy świadectwie o, Jezusu, o Jezusie. Dlatego główny czynnik ostatków to jest Jezus Chrystus. Aczkolwiek społeczność wierzących zorganizowana w Kościół ma znaczenie, jednak zbawcze znaczenie ma tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Amen.